Dzień dobry, szanowni. Wczoraj był prima aprilis i był taki plan, żeby się wczoraj spotkać, ale że był prima aprilis, a mamy bardzo ważny komunikat do wygłoszenia, dlatego spotykamy się dziś, bo chciałbym, żebyście zrozumieli to poważnie i wyciągnęli z tego wnioski. Konsekwencje to najważniejsze. Podjęliśmy decyzję, że od teraz w tych naszych live'owo-premierowo-filmowych spotkaniach będziemy korzystali z kanału YouTube. Powiedzmy, że znacznie częściej niż z Facebooka. Nie zostawiamy facebookowej społeczności oczywiście, ponieważ jest dla nas niesamowicie ważna, ale jakby to dobrze ująć, no nie rozumiemy niektórych polityk Facebooka, chyba też nie musimy, więc uznaliśmy kanał YouTube za nieco bardziej użyteczny dla nas. Dla Was chyba żadna różnica, więc pozwólcie, że będziemy Was na Facebooku zapraszali na spotkania na YouTubie, abyśmy tam się mogli licznie spotykać, ale no są powody, dla których musimy Was prosić o to, abyście więcej uwagi poświęcili tym naszym obecnościom na kanale YouTube. Dziękuję, że jesteście dziś. Polećcie to spotkanie znajomym, udostępnijcie koniecznie. Po naszym ostatnim spotkaniu pytaliście mnie, skąd ja niby wiem, że będą wcześniejsze wybory. Nie wiem, ale dość starannie przyglądam się emocjom społecznym i muszę Wam powiedzieć, że ciekawe rzeczy tam widać. Pamiętacie 2015 rok? Entuzjazm. Nie wszędzie oczywiście, ale była taka część polskiego społeczeństwa, w której entuzjazm się obudził. Szeroki. Ja mogę dziś wskazać kilku luminarzy obecnej opozycji, którzy wtedy mówili, że na Polsce potrzebna jest korekta. I program Prawa i Sprawiedliwości dobrze pasuje do takich zamierzeń. Ci ludzie są dziś w silnej opozycji, ale wtedy mówili tak. Nic dziwnego. Wróćmy pamięcią do tamtych zdarzeń. Co wtedy miało być? 500+. Wcześniejszy wiek emerytalny. Znacznie wyższa kwota wolna od podatku. Tu się zatrzymajmy na chwilkę. Nic z tego nie wyszło. Kwotę wolną od podatku proponuję się znowu. Tym razem w formie nowego ładu, z którego też na razie nic nie wychodzi, bo z politycznych powodów, czysto politycznych, przesunięto jego prezentację. Przypomnijmy sobie, że to jest jakiś taki fetysz, z którym niewiele władzy wychodzi, ale też wtedy go próbowano użyć. Miało być wielkie wstawanie z kolan. Mieliśmy być i byliśmy później głównym europejskim sprzymierzeńcem króla świata, Donalda Trumpa. W zamian za to Donald Trump miał mieć w Polsce Ford Trump. Miał być ratunek dla przemysłu stoczniowego, ratunek dla upadających, zapóźnionych i zapomnianych przez liberałów kopalń. Miało być narodowe wzmożenie. Miał być szybki, w trymiga, powrót smoleńskiego wraku do Polski. Zresztą ta wyliczanka naprawdę może być bardzo, bardzo długa. Minęło 6 lat i co z tego zostało? Zostało jakieś obajtkowe Eldorado, zostały dwie wieże w Ostrołęce, został centralny port komunikacyjny i jego pasy startowe, które mają z pasem startowym tyle wspólnego, że pasą tam się krowy, a w sali odlotów ktoś karmi świnie albo uprawia rzepak. Po 6 latach tak się stało. Z ratunku dla przemysłu stoczniowego została jakaś zardzewiała stępka. Z ratunku dla górnictwa zostało jego dożynanie powolne. Już nikt nie mówi o 250 latach jakiejś wspaniałej prosperity polskiego górnictwa. Została z tego wdeptana w błoto i w gnój perła polskiej hodowli konia arabskiego. Została coraz bardziej kłopotliwa intelektualno-emocjonalna stabilność byłego ministra obrony narodowej. SIK, nawiasem mówiąc, ten pan zarządzał kiedyś polską obronnością, a teraz bezustannie majaczy coś o jakimś raporcie smoleńskim. To wszystko po prostu widać. W momencie próby, która bez wątpienia teraz nadeszła, co nam się proponuje? Rząd dobrej zmiany się rozpada. Pan premier nie ma żadnego autorytetu. Do oczu skacze mu jego podwładny, bezczelnie i prowokatorsko wywołując go co chwila do tablicy. W normalnym państwie taki minister po prostu wylatuje z roboty, ale w Polsce pan minister ma czelność skakać panu premierowi do gardła, a premier nic. Premier poszukuje wrogów w opozycji, chociaż ma go u siebie, wyhodowanego przez lata bardzo skutecznie. Pan prezydent udaje, że to nie jest jego sprawa.
głowa państwa daje się przyłapywać gdzieś na nartach w jakimś uzurpatorskim korytarzu życia dla swoich limuzyn. Pan prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo żeby to zrobić, to by się musiał przyznać, że go do tego zmusił Czarzasty, a to przecież nie wchodzi w rachubę. Pan prezydent jakoś nie uznaje, że nie potrafimy sobie wyobrazić poważniejszego zagrożenia obecnie dla bezpieczeństwa narodowego niż czas, w którym codziennie umiera prawie 700 osób. To już nie jest jeden samolot, to są dwa samoloty. A gdybyśmy to na Tupolewy przeliczyli, to się zrobi 7. Tyle osób codziennie umiera. Dla pana prezydenta to nie jest wystarczający powód, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Ale ja go trochę rozumiem, bo by się mogło nagle okazać, że minister czy wicepremier, który odpowiada za bezpieczeństwo, by na nią po prostu nie przyszedł, bo pan prezes po prostu nie lubi, kiedy mu się coś nakazuje albo do czegoś zmusza. W godzinie próby, w godzinie pandemii oczywiście można zrozumieć kłopoty rządu. Tylko pandemia jest tylko lupą, która pokazuje nam z bliska i w detalach całkiem inną rzeczywistość. Skończył się VAT. Już tylko kapie, chociaż dotąd się lał. Jest Unia Europejska, która nie żartuje. I pozostaje właściwie jedno rozwiązanie, bo dobra zmiana nie uda się bez zakatrupienia sądownictwa. Ale że Unia Europejska przestała żartować, no to wygląda na to, że wyjścia są tylko dwa. Albo poniechamy dobrej zmiany, albo wyjdziemy z Unii Europejskiej. Oczywiście można powiedzieć, tylko spróbujcie. Choć sądzę, że pan prezes jest w stanie powiedzieć, nie da się, to podtrzymajcie kota i popatrzcie. Mimo wszystko jednak, panie prezesie, byłbym z tym wszystkim ostrożny. Coś zrobiliście młodym ludziom, wyrządziliście im jakąś krzywdę, której wam nie potrafią wybaczyć. Wśród tych właśnie młodych ludzi beka z władzy znowu jest trendy. Znowu robicie się dla nich obciachem. Znowu jesteście lekko utytymi dżentelmenami w kiepskich garniturach albo panciami w mocno, mocno postbalzakowskim wieku, odzianymi w jakieś garsonki z pomocy dla powodzian. Tak was obserwują, tak was postrzegają. Układają was piosenki, rapują o was radośnie. Oni was odstawią do kąta. To ci właśnie młodzi ludzie, którym jakąś krzywdę wyrządziliście, której nie potraficie zdiagnozować, chociaż dobrze w tym byliście dotąd, odstawią was do kąta, a do czasu wyborów będzie ich więcej. Wy się miotacie w tej próbie zaskarbienia sobie ich uznania jakimiś piątkami dla zwierząt, z której nic nie wychodzi na skutek waszego wewnętrznego oporu, ale zaraz potem jakiś wasz wiceminister marudzi coś o tym, że nie ma praw zwierząt. Wierzcie mi, że młodym ludziom to się nie spodoba. To są niektóre powody, dla których twierdzę, że będą wcześniejsze wybory. Pamiętajmy jednak, że te wcześniejsze wybory zarządzi pan prezes Kaczyński. Tylko on ma w tej chwili taką siłę i moc, żeby takie wybory zorganizować. On się będzie starannie przyglądał temu, ile z tego dziurawego worka się wysypało. Jeżeli uzna, że jeszcze jest tam coś do uratowania, to wtedy będą wcześniejsze wybory. Notabene wybory, których Prawo i Sprawiedliwość wcale nie musi jeszcze przegrać. Dlatego właśnie uważam, że będą wcześniejsze wybory. Z tych wszystkich obietnic pozostały strzępy. Na końcu zostaje 500+, 13 i 14 emerytura. Ale to są pieniądze, a nie polityczne umiejętności. To są pieniądze, co więcej, nasze. Nasze, którymi ktoś tylko dzieli. Było o tym mówione bardzo wielokrotnie, więc nie ma sensu do tego szczególnie mocno wracać. A taka jest prawda. Ze sprawnej polityki zostały tylko pieniądze, tylko umiejętność dzielenia naszych pieniędzy. Dlatego właśnie, że ludzie zaczęli zauważać to, jak liczne są porażki na różnych polach, moim zdaniem będą wcześniejsze wybory. Ale przypomnę, takie, których obecna władza wcale jeszcze nie musi przegrać. Dziękuję, że wpadacie, dziękuję, że wysłuchacie. Napiszcie, odezwijcie się. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Dziękuję wam za to, że jesteście, że nas nie zostawiacie z tym wszystkim samych cały czas skutecznie. To już jest chyba taki moment, kiedy możemy sobie życzyć wesołych świąt. Więc dziękuję wam za wszystkie prezenty, których nam nie szczędzicie przez cały ten czas. Dziękuję za wielki prezent, który dostaliśmy od was ostatnio, za 20 tysięcy, niespełna 20 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube. Spędźcie te święta przede wszystkim bezpiecznie. Ja wiem, też mi doskwiera, że to są kolejne święta wielkanocne, które spędzamy dziwnie.
rok temu jeszcze sobie niczego nie życzyliśmy, bo jeszcze się nie widzieliśmy. To są nasze wspólne pierwsze święta wielkanocne. Ale mam nadzieję, że nie ostatnie. To się uda dzięki Wam. Bo jak powtarzam za każdym razem, bez Was tu się nic nie uda. Dobrych, spokojnych, radosnych, wesołych świąt i wróćmy po nich. Mądrzejsi, lepsi i co najważniejsze, w komplecie. Szerokości.